Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i po tak długim oczekiwaniu witam was w Delta UB, Delta Rune, Chapter 2, rozdział 2, Świat Cybera. Ogólnie od razu mówię, seria będzie tłumaczona przeze mnie, no chyba, że ktoś będzie chciał robić napisy, bardzo będę wdzięczny, ponieważ teraz się uczę na matury w ogóle. No, ogólnie chapter pierwszego, jak wiecie, nie przeszedłem do końca. Bo po prostu wtedy język polski mi tak tego za bardzo nie szedł. Dlatego jeśli chcecie, mogę dokończyć chapter 1, o ile mam nadal te pliki zapisu, jak nie, to będę wszystko od nowa przechodził do tego momentu. Ale chyba najlepiej będzie, jak sami obejrzycie na innych kanałach, bo troszeczkę teraz to nie ma sensu, żebym od nowa robił całą serię. Znaczy, według mnie troszeczkę nie ma sensu, bo może już nie będzie nikt oglądał, bo już na przykład, już widziałem chapter 1 u tamtego youtubera. Dlatego zaczniemy od nowa i zaczniemy od razu od świata cybera. Pamiętam mniej więcej, co było w chapterze 1. Był Ralsei, było to ratowanie świata i zniszczenie tej fontanny, zapowiedź tych trzech bohaterów, czyli Chrisa, Suzy, Ralseya, czyli maga, potwora i człowieka. No i chapter pierwszy skończył się w brutalny sposób. No i co? Może Chris nie będzie miał problemu, jak znowu wejdę do jego ciała jako malutkie czerwone serduszko z determinacją. Dobra. Koniec gadania, lecimy z chapterem drugim. Do not. Ale że co? Coś... Horror plus 18? No i... Jak to będzie cyber jego śmiech, to... Jest Delta UB! Ten śmiech, ja pinkole. Eleven. Miło będzie zacząć się grzeszyć. Field of Hopes. Kojarzę tą muzykę, bo słyszę takie... No, słyszycie. No, czyli Fields of Hopes, tylko zremiksowane. Miło słyszę. Naprawdę miło, że Toby Fox nadal te muzyki nadal gdzieś wprowadza w grze, te z Undertale'a. No i co? Weźmiemy środkowy. Start. I czas wziąć moje imię. Mogę spróbować, jak będzie z Chrisem, ale okej. Timek. Oczywiście, tak. Czy to jest twoje imię? Tak, to jest moje imię. Chris? Chris? Chris, słonko. Jesteś... No, jesteś obudzony? Czekaj. To jest... Nóż? Nie. Czy jesteś pobudzony? No. Chris, czy zjadłeś całe ciasto? Ten facepalm. To jest twój nóż w tym pustym takim foremce do ciasta, nieprawdaż? Och, Chris. Będę musiała znowu zamykać piec? Cóż, wyskakuj z łóżka, śpiesz się, wyskakuj z łóżka, czas do szkoły. Od razu mówię, mój angielski może być znacznie lepszy niż wtedy. Chris. To jest klatka na ptaki, dla ptaków. Kiedy jest... Kiedy drzwi są zamknięte, nie ma ucieczki. Nie! Chris! Kurna, uspokój się, człowieku, ja chcę tylko pograć. Nie musisz mi od razu wkładać nóż, nie powiem gdzie. Twoje łóżko. Szafka na ubrania. I oczywiście Azriela. Na komputerze, na pulpicie komputera jest folder nazwany Epickie gry, staw, coś tam. Jest to...
biednie napisany design dla gry. Wygląda na to, że ostatnim bossem jest kreatura z... Duża kreatura z... Stęczowymi... Kurna, zapominam czasami słów. Stęczowymi tymi skrzydłami. Nie wygląda to, żeby ta gra kiedykolwiek zobaczyła światło dzienne. Zobaczymy, no. Pod łóżkiem jest stara... stary cartridge. O, kot pet... Cat Petrus RPG, czyli jakiś RPG o kotach. Catty Catty can be seen faintly written on it in the worn girl pen. Można zauważyć, że jest Catty Catty napisane zanikającym jakimś żelowym długopisem, coś w tym stylu. Okej, dobra, ja już to widziałem. To jest $5 i... A, w środku szafki jest $5. W szafce mojego brata jest $5. Wziąć je? Nie. To nie są twoje. No właśnie, to nie są poza tym moje pieniądze. Zarobił je ciężko, Adriel. No jesteśmy, proszę. Dobra, widzowie, jestem z powrotem. Musiałem się zająć kilkoma rzeczami. I lecimy, czekajcie, bo muszę podgłośnić dźwięki tak do tylu. O 2,5 decybela mniej. I lecimy. Oczywiście zapomniałem, że strzałkami się trzeba poruszyć. Wiesz co nazywają tobą? Widzę, że tym razem są zupełnie inne dialogi. Jak narysować smoki? Jak narysować smoki jest na dole szafki. To tam no driver. Wait, immodesty. Muszę zobaczyć. Czy jakaś fioletowa postać na okładce jest ubrana i muszę zobaczyć to słowo. Ja nigdy się z tym słowem nie spotkałem, ale może mi się w przyszłości przydać. Immodesty jest ubrana jak, czekajcie, Diki, najlepsza strona do tłumaczeń, znaczy do słów, słówek. Nieskromnie, bezwstydnie. Okej. To jest nawiązanie do Purple Guy'a. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Twój brat nigdy nie wróci, zwróci tej książki. A, bo to jest brata książka, okej. A co tu jest? Drzwi są zamknięte, okej. Kaktus. Nie ma za bardzo co o nim powiedzieć. Książki. Generalnie, okej. Nie ma teraz czasu, żeby czytać książek. Tu jest dalej to... tym, że mogę... Czekajcie, bo trochę mnie chrypka męczy, ponieważ wiecie, no jest okres grypowy i... zdrowie niestety nie daje. Zbytnio. Na półce od... Na półce, pytam, w prysznicu na półce jest mały kontener, małe takim... Kurna, czemu jak... Zawsze jak nagrywam, to nagle jestem ubogi w tłumaczenie. Jest pojemnik mały z jabłkowym takim szamponem jakby. I galon sized. A, i galon pojemnika z szamponem dla zwierząt. Czy to jest... Ja mam takie pytanie, czy... Czym się myje mama Azriela? Ponieważ nie ma dla potworów szamponu, to dla zwierząt. What the... To jest toaleta. Chcesz spuścić wodę? Jasne. Jest! Jest nadal to! Czekajcie, ja muszę. Ktoś musi być za tym. Jak było w pierwszym epizodzie, to ja chcę. Powiedzcie, że coś będzie. Powiedzcie. Gdy człowiek potrafi znaleźć szczęście nawet w spuszczeniu wody w toalecie. Serio nic nie ma? Dara, czekajcie jeszcze raz. No, nic nie ma, myślałem, że coś będzie tym razem też. Nie ma czasu, żeby umyć ręce. Pa! Kurna, Chris, umyj rączki. Jest zdjęcie na lodówce. Jesteś ty, twoja mama i twój brat.
Widać, jest w umywalce jest trochę białego futra, które utknęło tam w odpływie. Jest tam trochę cynamonowego, takiego butter ciasta. Okej, okay, oczywiście na miejscu dla cookie cutters for gingerbread monsters, ale gingerbread humans. A wycięte ciastka z piernikami, z potworami piernikami ludzi, okej. Okay. To jest śmietnik. Z jakiegoś powodu wydobywa się z niego taki zapach, taki przyjemny. To jest oczywiście telefon taki landline, kurna, jak się to nazywa. U mnie w domu też jest taki telefon, tylko ja no stacjonarny. Ale już masz swój własny telefon. Churchill? The Beloved Living Show. To jest Churchill. Okej, czyli to jest Toriel sofa, to jest TV. No na to, że jest ponoczony, ale jest brudny. Dobra, już wychodzimy. Więc pora ruszać. Proszę, żebyśmy ruszali. O, inaczej, dobra. Widzę, że tym razem nie mamy takiego przejścia. O, Chris, tutaj jesteś. Tak, tutaj jestem. Nawet Suzy się przed tobą pojawiła, hehech. Jest! Hej, Chris. Czekajcie, muszę wyciszyć. Kto by się spodziewał, że ona się zmieni? W drugim chapterze będzie inna. Suzy, teraz mogę... Możemy być duo. Bym wiedziała, że będziesz... To się spóźnisz. Bym się nie pojawiła na czas. Suzy, proszę, nie kop. Nie kup biurka. Kaktuj szkolne. Propery, ty kurna, czemu ja muszę teraz być ubogi w słownictwo angielskie. Może dlatego, że się ekscytuję. Traktuj własność szkoły, jak traktujesz ludzi. Okej. Okay. Witals? Następnym razem będę celować w narządy. To nie jest ciamia. Kiedy... No tak teraz myślę, że ona źle powiedziała do Suzy. Traktuj biurko tak jak ludzi. Znaczy własność szkoły tak jak ludzi. I ona... Będę celować te sety razem w narządy. In any case, good morning. W każdym razie witam... Witajcie, klaso. Mamy dzisiaj mnóstwo rzeczy... do przejścia, czy jakoś tak. Pierw zaczynamy czytanie od strony 142. Jacyś ochotnicy? Ja myślę, że mogłabym przeczytać. Trouble yourself, Noel. Nie kłopoć się, Noel. Ja... Kurna, czemu... Mówiłem przed chwilą volunteers, co to znaczy. Ja ochotniczo... Blow of humiliation, co jest? Czekajcie, aż muszę to przetłumaczyć. Cios upokorzenia? Ja ochoczo wezmę ten cios upokorzenia. To w porządku, ale ja mogę. Ahem. Strona 142. Najlepszy z czasów to był najgorszy z czasów.
Times are pretty good. Czasy były dobre, czasy były złe. Średnie czasy. Iffy times. Niepewne czasy. So times. Takie czasy. Słuchając tego, twoje oczy zaczęły automatycznie się zamykać. Miłego dnia wszystkim. I proszę, pamiętajcie o waszych grupowych projektach. Chris, wszystko w porządku? Przespałeś całą lekcję. Nie martw się. Jestem zła, po prostu jestem... Concerned. Zatroskana, zaniepokojona i tak dalej. Życzę ci szczęścia i tej nocy wyśpij się dobrze. Dobrze? Okej? Okay. Jest, wróciliśmy. Znowu mogę pójść po kreden. Chris. Cała rzecz z partnerstwem. Mam nadzieję, że nie straciłeś przez to snu, prawda? Przez bycie partnerką Suzy straciłem sen. Actually, my sleeping quality increased. Aktualnie moja jakość snu się zwiększyła. O? Chris, to dobrze, tak myślę. Więc może po prostu byłeś... Może siedziałeś do późna rozmawiając ze Zielem online, prawda? Znaczy znowu? Nie możesz tego robić, prawda? Racja? Mam nadzieję, że niedługo się internet naprawi. Nie chcę tu rewert? Powiem wam tyle. Ja dzisiaj bez tłumacza, to ja nie przeżyję. Nie chcę powracać do mojej... Primal form. Dobrze się wyśpię, dobrze? Okej, okay, dobrze się wyśpię. Będę spał bardzo dobrze i... A jak nie, to... To nie, wyśpię się. Hej, Suzy! O, spójrzcie, kto to jest. Szkolny zombie. Bra. Jak to mówią zombiaki w Minecrafcie, bra. Spałeś jak zwłoki przez całe lekcje. Ech, co się stało? Miałeś problemy z zaśnięciem wczoraj? Znaczy ostatniej nocy? Ech. Ja także, Chris. Jak mogłam spać po tym, co się wczoraj wydarzyło? Wczoraj. Po prostu czekanie na dzisiaj było jak czekanie latami, czy coś takiego. Czy to wszystko naprawdę się wydarzyło? Lancer, Razy i wszyscy? Czy oni są nadal? Zobacz, spójrz. Zastanawiałeś się nad tym samym, prawda? Dawaj, lecimy. Command ready, dawaj. Wracamy do szafy. Alright, Chris, this is the moment of truth. W porządku, Chris, to jest moment prawdy. Wszystko, na co czekaliśmy, jest za tym. I to otworzymy i nie będzie tam niczego. Będziemy nadal iść do... Po prostu otwórz to nareszcie. Suzy? Yeah? Noel, hej! Co do cholery? A co tutaj robisz? Sorry, jeśli przeszkadzam... Widzę, że to nowy sząkraczek słyszę.
Sorry, jeśli przeszkadzam tobie, ale ja... Cóż, ja po prostu... Berdy i ja szliśmy w stronę biblioteki do... zrobić trochę... przeprowadzić kilka tam, wiecie, badań, rozeznania co do naszego zbierania, znaczy tam, żeby trochę zebrać informacji na temat naszego grupowego projektu i... Nie będziesz miała problemu, jeśli gdybyś ty chciała... Gdybyś ty też chciała pójść? Że to był taki... O, Chris! O, Chris, you can... Znaczy, mam na myśli, że ty też możesz przyjść. Aha! Ale że mnie opluwasz, Noel? Mam na myśli... Jesteśmy zajęci z... Chris, pomóż mi. Przepraszam, że się wtrącę, ale po prostu tak sobie teraz na nią patrzę podczas montowania. Ona wygląda tak wholesome, tak fajnie. Wracamy z powrotem do oglądania. Nie przeszkadzam, mam powiedzieć. Crime. Jestem... Bardzo bym chciał wziąć crime. Popełnić... zbrodnie jakoś. Czy będziemy siedzieć sobie w... thinking. Tak myślę, bo jednocześnie zbrodnia mnie bardzo interesuje, a jednocześnie... Fuck it! You know, just committing crimes. Wiesz, po prostu popełniamy zbrodnie. Po prostu popełnimy kilka zbrodni i pójdziemy do więzienia. Na zawsze. Yeah. Oh, well, that sounds just... To, znaczy, cóż, to brzmi po prostu... Miałeś zabawę wam obojga. Ja będę w bibliotece. Chris, byś mógł ją później... No, z nią przyjść. Lepiej to dla mnie znaczyło. Spokojnie, moja partnerka będzie na dwa fronty wykorzystywana. Czekaj, Chris. Co do cholery było? No, miałaby mnie zaczytać. Żeby zrobić pracę domową z nią. Dead Wish Match, czekaj. A ta muzyka to jest fajna akurat. Czekaj chwilę, Chris. Gdzieś jak ona była zestresowana. Like, jak się rumieniła i tak dalej. Chris, nie uważasz, że ona... Is on to our secret identity. A, że ona wie co do ich tajnych tożsamości. Wiesz co? Ten czarny świat. Demon. No, czyli, że musimy to trzymać w sekrecie, Chris. Jest nasza rzecz. Wiesz o tym? W każdym razie dość czekania, prawda? Lecimy. Super anime changing top 10. Dobra, widzę, że to o wiele lepiej wygląda niż w poprzedniej części. I od razu idzie za nami Suzy. Suzy, kurna. Hej, Chris, będziesz wszędzie szedł tak wolno? Wiem, że jesteś trochę... chcesz w to wejść, ten klimat, ale możesz biec, wiesz? Remember something about X-Bat. Super. Czyli X przycisk, okej. Okay, dobra, dziękuję za przypomnienie. O, jesteśmy z powrotem w tym... I jesteśmy. Chris, Suzy. To było tak długo. Jeje. Było jak dzień. O, to było krótko, nieprawdaż?
To jest po prostu tak. Po prostu ja nigdy nie miałem przyjaciół. Więc czekałem tak długo, żeby was znowu zobaczyć. W porządku. W porządku. Wygląda na to, że spróbujemy, żebyś nie zginęła od samotności. Zginął. I bet. Założę się, że Lancer chce też nas zobaczyć, prawda? Hej, czekaj chwilę. Jest Lancer. Gdzie są wszyscy? Nie martw się, Suzy. Zobaczysz ich za moment. Po prostu poczekajcie tutaj, w porządku? Okej. Okay. Hej, mam nadzieję, że to nie jest jakiś swego rodzaju prank czy coś. Chris, mam do ciebie... Muszę się ciebie coś zapytać. Chcę, żebyś powrócił do świata światła. I pójść do... pójść do starej klasy. Do... no, classroom, no. Sali lekcyjnej na wschód od zamkniętych drzwi szafki. Bierz tam wszystko z ziemi. I zanieś to z powrotem tutaj, dobrze? Mógłbyś? Żartujecie, że teraz będziemy między światami iść? Kuźwa, to jest lepsze niż sobie Zabrałeś całe złom, tam wszystkie rzeczy... Zabrałem wszystkie rzeczy z tego pokoju i skleciłem je w jedną dużą piłkę Dusty brudną. Dobra, wychodzimy. I wracamy! Czemu to jest tak bardzo anime? Więc Chris, gdzie to wszystko? Jedno... Na nich to wrócił, klauny. Lancer. Hej, Chris. Nie wiem, co ty zrobiłeś, ale hell yeah. Wszyscy są tutaj. Ale... został z zamkiem Lancera. Wszystko zniknęło. Zniknęło? Kasia, when Chris filled the fountain. A kiedy zasilił fontannę, czarny świat zniknął. I zamienił się w normalną klasę. Więc teraz Lancer będzie mieszkał. Nie martw się, Suzy. Zawsze jest most. Będziemy rządzić zamkiem Ak. Razem jak naszym własnym. Okej. Okay. Chris, kiedy przyniosłeś z darnego światu, z czarnego, z ciemnego świata mieszkańców tutaj, moc naszej fontanny będzie transformowała to miasto więcej, bardziej i bardziej. Od teraz wrogów... Czekajcie. Od teraz oszczędzamy wrogów, o. Będą rekrutowani do twojego miasta. Więc oszczędzajmy wrogów, okej? Okay? Anyhow, why don't we... Czemu... W każdym razie, czemu nie, zobaczymy sobie. Możemy udać się w stronę zamku, na północ. Mam specjalnie niespodziankę do pokazania wam. Not if you surprise myself first. Gdybym nie był jako pierwszą niespodzianką. Ostatnią, jaka jest, to jest... jajo, świeże i pachnące Dawaj, Chris. Pozwolisz mu, żeby nas pokonał, czy tam załatwił? Dobra. Najpierw to ja chcę zobaczyć, co my tu mamy.